The Nazis also would tie a man in chains in this manner and then apply the tourniquet. W czasie wojny było już sporo. Francuzi, Włochy, najwięcej Polacy. Jeden Włoch i jeden Francuz. Tam, gdzie mężczyźni na wojnę, w tygodniu musieli na wojnę, to tam wsadzili robotnika, żeby tam gospodarstwo dalej szło. Te dostali robotników do pracy. A w 40 wtedy, to już dostałem dwa konie u gospodarza, opiekować się musiał. No i wtedy orać, w polu robić tak. To byli Polacy. Jeszcze razem on, tam dwa konie, ja i tam orali. Tam się nauczył i piosenki od niego śpiewali. Umówiłem się z nuna na dziewiątą, tak mi tęskno do niej już. Pójdę, wezmę od szefa na konto, by kupić bukiet róż. Najpierw kino, kawiarnia, spacer, księdzi, sowo, jasna noc. I będziemy szczęśliwie weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. Było dużo Italianczyki byli przy... Francuzi, no my tu mieliśmy dwa razy Francuza, ale on się, to znaczy nie chciał się poddać, chciał precz, no to wzięli go precz. I wtedy był Ukrainiec, Mikołaj Fiwatow się nazywał. Pamiętam go jak dziś z Charkowa. Był bardzo dobry człowiek i on tu był aż bez mała do końca, ale przed końcem wtedy, no bo ojciec był w domu, no i wtedy ojciec go tak odmawiał, mówi, zostań, może przeżyjemy jakoś. A on mówi, nie, Stalin nas weźmie za to, że my się poddali po pojmanie tu i tego, to nas weźmie na Sybir i poszedł do wojska niemieckiego. Byli, w PGR-ze byli. U tego dziedzica byli, bo oni nieraz w parku siedzieli w niedzielę i śpiewali. Ja. Ale to Polacy byli? Czy nie, to były chyba Ruski. Ale tam śpiewali. A i Francuzów było. Francuzów to dobrze pamiętam. Oni mieli swoją kuchnię, a jak ja chodziłam do ojca pod wieczorkiem, to oni w sobotę ciasto se piekli, to mnie wołali tam. Ja byłam taka dziewczyna mała i mnie częstowali tym ciastem. I tu u ludzi we wiosce też byli Francuzi, nie? To byli jeńcy? Tak, to byli jeńcy moje. Rosjanie to też byli jeńcy pewnie? Też, też. A wie pani, co się z nimi stało? W Burdzenie, w Pajtunach był lager, to byli Francuzi. Francuzi, ale oni... Przez dzień pracowali u gospodarza, a na wieczór szli do lagru, nie? Do swojego lagru tam. A znowu z Polski co byli, to oni byli u gospodarza cały czas, u tego gospodarza. No to było dużo. Tu u Teszczowych też był jeden, u tego gospodarza, co tam mówiłem, dlatego tam było ich rodzinka, była no, matka ze synem. I wtedy był jeden Ukrainiec taki czarny, Gregory, i właśnie ten Iwan był. To mieli w porządku tam, ale u niektórych to spali w chlewie. Nie? Oni mieli taką komórkę tam zrobioną i przecież nie było wolno przy jednym stole jeść. A tu tego gospodarza to tam wszystko przy jednym stole się jadło. A tak, niektórzy to tam osobno jest. I tam, no gorsze jedzenie i tego, a tutaj to normalne.
taka była komora w środku domu, to on tam spał, kiedy nie, i tam było przyszykowane bynajmniej dla właśnie, kontroli. On miał, no, dla kontroli, on miał dwa te pościeli. No a jeść, no to zawsze przy stole, z nami razem jadł. Ci ludzie się nie trzymali tak tych przepisów, jakie były? Raczej nie. To znaczy też zależy kto, to Hitlerowi wierni, to może tam. Był jeden taki, no to partyjny, no ten to nie wiąże, ale na obu mieli dobrze, nikt nie narzekał. Nie narzekał, bo nawet jak uciekali, to z tymi robotnikami razem uciekali. Ich trochę bronili te Polacy, bo oni mówili po polsku, a te nie bardzo, to... Nie, tutaj dobrze ich traktowali. Nie było tak źle. Szkodowali ich jeszcze zawsze. Tam w Kronowie był Francuz, to jest u mojej ciotki. Jak Ruski weszli, mówi, to jeden pichał na koniu, na podwórku, a on wziął i mówi takie, wystawił białą tą flagę, tych niby przysteradł, tak nie? A ten zeskoczył z konia, mówi, strzelił w niego, wykrwawił się po prostu, nie? A mówi, a przy tym jeszcze oglądał te zdjęcie troje dzieci, miał i z żoną takie zdjęcie, te dzieci z żoną, nie? I oglądał te zdjęcie i opowiadał, rozmawiał z jego zdjęcia, że mówisz, już wojna koniec, mówisz, Ruski nas wyzwolili i mówi, później przyjedzie tu i pokaże im, gdzie on był przez ten cały czas, nie? Ale tego nie doczekał. Ten gospodarz mówi, Iwan, ja co chcesz, to rób. Bo Iwan się bojał, mówi, jak Ruskie wejdą, to mnie i tak mówi, bo będą mówili, co ja deserter. I ten polski, z Polski był taki Władek, się nazywał. To on też dwa albo trzy dni przedtem mówi, Władek, idź, gdzie ci się tam najlepiej podoba, ten gospodarz mówi. A on wtedy po wojnę tu przyjechał. O, ale tutaj z tydzień czasu urzędowali z tym gospodarzem. Mówi. Gospodarz był w porządku, mówi, my mieli w porządku i koniec.